tym wydaniu programu Mój Zabieg zamierzamy sprawdzić właściwie nie jeden, ale dwa zabiegi stosowane przeciw wypadaniu włosów i w celu ich wzmocnienia. Małgorzata, redaktor estetyki i chirurgii, podda się więc zabiegowi karboksyterapii. Aleksandra, właścicielka szczecińskiej kliniki LA Beauty, oprócz karboksyterapii podda się też zabiegowi kolagenowemu Linerace. Nad wszystkim będzie czuwać, zabiegi wykona i o nich opowie dyplomowany lekarz medycyny estetycznej Izabela Wierzbicka. Pani doktor, który zabieg będzie lepszy, który szybciej zadziała? Oba zabiegi, zarówno jak i sama karboksyterapia i karboksyterapia w połączeniu z kolagenem Linerace, są rewelacyjne. Należy jednak brać pod uwagę i choroby współistniejące, i regularność wykonywania tych zabiegów. A co to jest właściwie ta karboksyterapia, bo może to warto powiedzieć na początku? Karboksyterapia jest to metoda stosowana już od początku, od dawna w medycynie, w chirurgii naczyniowej do polepszenia ukrwienia zarówno kończyn dolnych, generalnie skóry. Czyli jeżeli mamy skórę głowy, gdzie to jest słabe ukrwienie skóry głowy jest głównym problemem, jeżeli chodzi o wypadanie włosów i problemy z bujną czupryną, karboksyterapia pomaga nam wspomóc małe naczynia krwionośne na skórze głowy, żeby to ukrwienie nam się poprawiło i żeby te włosy nam szybciej rosły, jak i nie wypadały. I właśnie o to chodzi najbardziej paniom. Obie nasze dzisiejsze modelki bardzo dbają o włosy, więc... No okej, to ja sobie dzisiaj poprawię produkcję kolagenu. Przyznam się Wam, że zabieg karboksyterapii będę miała robiony po raz pierwszy. Ale Aleksandra miała go już kilkukrotnie. I jak? Pomogło? Myślę, że efekty mówią same za siebie. Mam już dodatkową grzywkę. Robię zabieg karboksyterapii w naszej klinice już od 2 miesięcy i jestem bardzo zadowolona. No to teraz level wyżej, karboksyterapia plus preparat Linerace. I czego się spodziewasz? Jakiego efektu? Zawsze w naszej klinice musi być level wyżej. Spodziewam się przede wszystkim dodatkowej stymulacji moich cebulek, większego jeszcze wzrostu, chociaż i tak ten wzrost jest zadowalający. To wracamy do pani doktor. Wiele z Was zapyta, czy zabieg boli i czy jest bezpieczny. Wcześniej wspomniała pani doktor o tym, że karboksyterapia to jest kontrolowane podawanie dwutlenku węgla. Czy to jest bezpieczne? Tak, jak najbardziej. Dwutlenek węgla jest w pełni metabolizowany. Podawany pod skórę ulega całkowitej degradacji, czyli jest to zabieg bezpieczny. Również nie jest bolesny i sam zabieg nie trwa długo, około 10 minut. Teraz użyję mojej ściągi, bo mam trudne pytanie. Pani doktor, producenci urządzeń do karboksyterapii mówią tak. Pojawiają się nowe naczynia, pobudza się produkcja kolagenu. Włosy przestają wypadać, pojawiają się nowe, a w rezultacie są gęstsze i zdecydowanie mocniejsze. No tak, po jednym zabiegu na pewno za kilka dni nie będę miała parę centymetrów włosów więcej, więc ile tych zabiegów trzeba zrobić, żeby widzieć efekt? Znaczy tak, w klinice zalecamy wykonanie zawsze pakietów, ponieważ zawsze mamy wtedy lepsze efekty. U nas wykonujemy około 10 zabiegów karboksyterapii. Około jeden zabieg na tydzień wydaje mi się być wystarczający właśnie, żeby mieć taki efekt pobudzenia tej skóry głowy i polepszenia ukrwienia. Jednak zabieg zabiegowi nierówny. Wiemy, że bezpieczny, ale z progiem bólu to już różnie bywa. I w dużej mierze zależy to od zastosowanego urządzenia. Każda klinika dba o to, żeby zabiegi dla jej pacjentów były jak najbardziej przyjemne. I to, co wyróżnia urządzenie moje od innych urządzeń karboksyterapii, to właśnie to, że urządzenie posiada system pain control, czyli system, który bada rezystancję skóry, przez co zabieg jest dużo, dużo bardziej przyjemny, jeżeli tak go to można nazwać, dla pacjenta. A druga rzecz to jest podgrzewanie gazu. Gaz jest podgrzewany do temperatury 40-43 stopni w zależności od wskazania i dzięki temu zabieg można powiedzieć, że jest praktycznie bezbolesny w porównaniu z innymi urządzeniami do karboksyterapii. Fajne jest to, że po każdym zabiegu widzimy, jak to ukrwienie się poprawia. To znaczy przy każdym kolejnym zabiegu karboksyterapii widzimy zwiększone krwawienie na skórze głowy. To jest takie fajne też porównanie dla pacjenta, kiedy widzimy, że ta skóra głowy jest lepiej ukrwiona i też niestety z każdym zabiegiem bardziej odczuwamy w ogóle, że coś jest na skórze głowy robione, ponieważ to ukrwienie i unaczynienie skóry głowy się bardzo poprawia. Yeah.
igieł? Ciężkie pytanie, dlatego że generalnie nie jest to coś najprzyjemniejszego na świecie, ale myślę, że igłę w rękach naszej pani doktor to nic strasznego. Pani doktor, skoro karboksyterapia pobudza produkcję kolagenu, a my w kolejnym zabiegu dodamy jeszcze atelokolagen, to co? Zabieg zadziała szybciej? Zadziała na pewno lepiej i będziemy mieli lepszy efekt końcowy, ponieważ skóra, która będzie lepiej ukrwiona, jest przygotowana bezpośrednio do podania kolagenu. Kolagen zadziała wtedy głębiej, ulegnie on rozpadowi do aminokwasów i tripeptydów, które stanowią swoiste pożywienie dla fibroblastów, przez co mamy większą produkcję kolagenu, czyli mamy jakby podwójny efekt takiego zabiegu. A gdybyśmy miały tak dla pacjenta powiedzieć, atelokolagen linearized to? Jest to zabieg bezpieczny, w pełni biodegradowalny, który całkowicie wchłania się z naszego organizmu, a przy okazji rewelacyjnie pobudza produkcję kolagenu. Drążę dalej. W skład preparatu wchodzi? Atelokolagen typu pierwszego. A jakie są wskazania do terapii? Czy takie same jak w przypadku karboksyterapii? Wskazania są dokładnie takie same, tyle że terapia kolagenem dodatkowo nam wzmacnia te efekty. Natomiast należy też pamiętać, iż takie typowe wypadanie włosów, zahamowanie wzrostu, gdzieś miejscowe łysienie wymaga zawsze diagnostyki. Czyli musimy zdać sobie sprawę, gdzie leży przyczyna. Jeżeli mamy zaburzenia hormonalne, karboksyterapia plus kolagen, no fajnie nam to wszystko jeszcze wspomoże nam tą terapię leczenia hormonalnego, natomiast no musimy pamiętać, że musimy zawsze znaleźć tą przyczynę. 100 mg preparatu, dużo czy mało? Jest to odpowiednia dawka na skórę głowy. A ile zabiegów należy wykonać? Cała terapia składa się z 4 zabiegów wykonanych w odstępach dwutygodniowych. A jakie są przeciwwskazania do zabiegu? Przeciwwskazania są dokładnie takie same jak we wszystkich zabiegach mezoterapii, powiedzmy, czyli choroby nowotworowe, ciąża, karmienie piersią, stany zapalne na skórze głowy. To chyba takie najważniejsze. Po zabiegu, czy od razu mogę wrócić do swojej pracy? Tak, no, może Pani od razu wrócić do swojej pracy, natomiast trzeba pamiętać, żeby unikać takich miejsc publicznych jak sauna, basen zaraz po zabiegu, najbliższe 2-3 dni oraz żeby od razu nie myć tej skóry głowy, tak, żeby tam nie wdało się żadne zakażenie, ponieważ jednak są to miejsca wkucia i trzeba uważać, żeby nie doszło do zakażenia skóry.